Janew poprawił też swój wynik aż o 8,5 metra, ale chyba drugi raz już nie będzie w stanie poprawić. Choć czytając jego piekielną ambicję, kto wie, Janne Ahonen też będzie wspaniały skok, fantastyczny, nieprawdopodobny skok, upadł, ale oj, i leży. To był skok nieprawdopodobnie daleki. Poniosła go ambicja. Lecą już lekarze, biegną fińscy skoczkowie. Leży Janne Ahonen. 240 metrów. No więc jednak poniosła go ta niebywała ambicja i skoczył te 240. Noszę. Noga. Uff. Potłuczony trochę. Jeszcze 40 metrów skoczył Janne Ahonen. No oczywiście wynik.